Koncertem finałowym zakończył się 51. Festiwal Miłośników Kultury Ludowej Europejada. Po raz pierwszy impreza odbyła się w Polsce, a jej gospodarzem były Kielce. Serce rosło patrząc na to, jak bawią się na pożegnalnym koncercie na kadzielni uczestnicy festiwalu. Przed publicznością zaprezentowały się zespoły z niemal całej Europy. To jest finał roku naszej pracy, ale czuję dużą satysfakcję, dlatego że usłyszałem tyle ciepłych słów o organizacji, o Kielcach w ogóle, że było mi bardzo miło. I rzeczywiście patrząc na tych ludzi, oni są szczęśliwi. Zostawili tutaj te 4 dni, ale myślę, że będą tu wracać do naszego miasta, bo po prostu czuli się tu fantastycznie. Zatem było warto ten wysiłek organizacyjny włożyć? Nie, obecnie nie mają racji. Ktoś, kto nie próbuje zachęcać, by ze świata ludzie przyjeżdżali do niego, to nikt nie będzie przyjeżdżać. My mamy ten problem, żeby gościć jak najwięcej ludzi, więc tego typu imprezy są idealne do tego. Podczas koncertu na kadzielni oficjalnie zamknięto 51. edycję Europejady. Prezydent Komitetu Festiwalu przekazał flagę symbolizującą wydarzenie reprezentantom miasta Helsingborg w Szwecji. To właśnie tam w przyszłym roku odbędzie się Festiwal Miłośników Kultury Ludowej. Przede wszystkim dziękuję Kielcom za wspaniały pobyt na Europejadzie. Nikt z nas nie zapomni tego wspaniałego czasu. Jestem bardzo dumna, że moje miasto i mój kraj będą gospodarzem 52. edycji festiwalu. To, że czas spędzony w Kielcach będzie niezapomniany, potwierdzają opinie innych uczestników imprezy. Festiwal bardzo dobrze zorganizowany. Byliśmy niezwykle gościnnie przyjęci. Było bardzo dobre jedzenie i warunki pobytu. Spotkaliśmy mnóstwo ludzi z różnych krajów, którzy przybyli tutaj, aby tańczyć i śpiewać. To było wspaniałe. Bardzo dobra organizacja. Mieliśmy wszystko, czego nam było potrzeba, oraz bardzo dobrych, pomocnych przewodników. Atmosfera jest fantastyczna, nie ma czasu na sen. Każdego dnia można słuchać muzyki, tańczyć. Jest bardzo, bardzo miło. Jest cudownie. Myślę, że mieliśmy najlepszą atmosferę, jaka może być, ponieważ wszyscy śpiewacy i tancerze są po prostu wspaniali. Tu jest naprawdę świetnie. Organizacja festiwalu jest także wspaniała. Mogliśmy spotkać wielu nowych ludzi z innych krajów. Podczas Europejady w Kielcach zaprezentowało się 3,5 tysiąca uczestników z 22 krajów. W ciągu 5 dni prezentowali się na 10 scenach w mieście oraz podczas 2 koncertów na kadzielni. Wraz z uczestnikami przyjechało kilkaset osób towarzyszących. Pobyt tutaj był świetną zabawą. Spotkaliśmy tak dużo ludzi. Miasto jest wspaniałe i cudowna atmosfera. To bardzo miłe miasto. Wieczorami bawiliśmy się w pubach. Podobały nam się budynki, sklepy oraz główna ulica w centrum. Planowaliśmy odwiedzić Muzeum Zabawek, ale tym razem nie starczyło czasu. Więc musicie tu wrócić. Tak, prawdopodobnie tak. Kielce są pięknym miastem, są tu mili ludzie, bardzo się o nas troszczyli. Mieliśmy dobre warunki pobytu, odwiedzaliśmy sklepy, próbowaliśmy dobrego piwa i jedzenia. To był bardzo przyjemny pobyt. Kielce są miastem bardzo przyjemnym. Mieszkańcy są tu otwarci. To było 5 dni bardzo interesujących, zabawnych, kolorowych. Dziękujemy Wam, Kielce, za to przyjęcie. To, że Festiwal Miłośników Kultury Ludowej w Kielcach był jednym z najlepszych, potwierdził Armand de Winder, prezydent Komitetu Europejady. Są już plany, aby wydarzenie odbyło się w naszym mieście ponownie w 2020 roku.